Siemaneczko z tej strony Miss Sims, a na Waszych ekranach wyzwanie 100 dzieci. Co uważniejsze oko może już zauważyć, że tak w końcu wzięłam się, zabrałam. I zrobiłam remont tego domu. Zmienił się on już na zewnątrz. Myślę, że, tak jak powiedziałam, uważniejsi z Was na pewno tą różnicę już zauważają. Wiem, że okna nadal nie są jakoś super idealnie rozmieszczone, ale wyobraźcie sobie, co my z tym zrobimy. Jakieś troszeczkę kasy nam wpadnie, jak umieścimy kwiaty, ozdoby i dekoracje, ten dom będzie naprawdę cacuszek. Przyjrzyjmy się mu może najpierw, właśnie z zewnątrz. Poświęćmy sobie chwileczkę. Jak widzimy, Elena w tym czasie uczy chyba tutaj małego. A, miałam go przebiorować brać. No dobra, przebierzemy go za chwilę. Uczy małego chenia korzystania z toalety, także jak najbardziej zobaczymy, jak wygląda dom na zewnątrz. Tarasy zostały powiększone, tutaj zwłaszcza u góry. Chcę, żeby one były funkcjonalne, żeby nasi Simowie mogli tutaj po prostu spędzać czas na świeżym powietrzu, niekoniecznie na dworzu. Powstała taka przepiękna, moim skromnym zdaniem, półoszklona weranda, gdzie kiedyś będzie grill i wszystko inne. Aha, powstała też tapeta cytrynowa tutaj na zewnątrz bardziej Potem to naprawię, wybaczcie mi. Ogród został zmniejszony do tylko owoców, gdyż głównie będziemy zarabiali po prostu na malowaniu naszej Eleny. Jest linka na pranie, także możecie się domyślać, że będą nowe obowiązki. Tu na razie wszystko jest tak, jak było. Nic nie zmieniałam. Ogród wydaje się mniejszy właśnie przez dobudowanie tego tarasu, tarasu, ale jest nadal wystarczająco duży, także myślę, że tutaj nie ma co przeżywać. Z drugiej strony dom prezentuje się w ten sposób i myślę, że teraz jest odpowiedni moment, żeby zaprosić Was do środka. Bo w środku, uwierzcie mi, jest naprawdę rewolucja. Jedyna część, która została, to jest tak naprawdę część sypialniana naszej Eleny i te dwa małe pokoiki dziecięce, reszta jest zupełnie totalnie inna. Dobra, a więc ja opuszczam sobie piętro. Zrobimy sobie, żeby ściany były takie pół właśnie widoczne i wchodzimy do domu, który wygląda już dużo, dużo nowocześniej. Tutaj mamy wycieraczkę na dzień dobry. Wejdźmy, może zacznijmy sobie od serca domu, czyli od kuchni, z której jestem. No nieskromnie mówiąc, dumna uważam, że naprawdę fantastycznie ten żółty kolor dodaje ciepła temu domu. Zobaczcie, tutaj mamy fotelik dla dziecka tylko jeden, bo nie często dzieciaczki tak jedzą bardziej może tutaj, wiecie, tak dla okazji niż normalnie. Foteliki, wyspa, świeżo wyjęte ciastka, chlebak z dżemami od razu, gdyby dzieciaki chciały, książkę kucharską tutaj z oczywiście łyżkami do pracowania na naszej kuchence. Kuchnia została ozdobiona, myślę, że w sposób ogólnie minimalistyczny, bo starałam się nie zawalać tych blatów zbytnio. Postawiłam tutaj tylko miskę z owocami, bardziej tacę taką, z lew z świeżo umytymi kubkami oraz coś z innymi naczyniami, rolkę papierową, która wydaje mi się, że w każdej kuchni się przydaje bardzo, bardzo mocno i często. Tutaj mamy jakąś świeczuszkę, ptaszki, makaroniki, jeżeli chodzi o jakąś taką po prostu przekąskę. W kuchni to by było na tyle. Takie teraz jest serce naszego domu. Wydaje mi się, że powinno się Wam spodobać. Po prawej stronie mamy taki mini salon, który też jak dla mnie jest po prostu bardzo, bardzo klimatyczny. Oczywiście jest kominek, bo no jednak ten dom musi te ogrzewanie mieć podłączone na cały czas. Telewizor zawisł na ścianie i teraz wygląda w ten sposób. Tutaj mamy obrazki namalowane przez dzieci, dlatego, że to jest jednak dom, w którym głównym takim priorytetem są dzieci, dlatego ten motyw będzie się pojawiał gdzieś tutaj bardzo często, że nawet poważne pokoje będą na pewno lekko zdziecinniałe. Tu jak widzicie są drzwi. Te drzwi prowadzą do pralni. Niestety musimy pogodzić się z tym, że powstała pralnia, także teraz będziemy też prali. Tutaj na ścianie, poczekajcie, postawię na chwilę ścianki, jest taki ala ja to mówię szałerek, czyli miejsce, gdzie mamy swoje graty, miotły, deskę do prasowania, stare tary, miskę, płyny i tak i tak dalej. Tu mamy przejście na ten nasz przeszklony tarasik, który na razie jest pusty, no bo po prostu skończyły nam się pieniądze. I uwaga, za pralkami, skrytnie, przepraszam, skrytnie, sprytnie schowałam zejście do piwnicy, która również została wykopana, ale na razie e, wygląda w ten sposób, z czasem naturalnie będziemy ją powiększali, tylko po prostu w chwili obecnej nie mamy już na to funduszy. Jak Wam mówiłam, ta strona została bez większych zmian, tutaj nadal jest e, miejsce, gdzie śpią e, niemowlęta, tak, niemowlęta, tutaj, gdzie znajdują się noworodki. E, przejdźmy teraz na drugą stronę domu, proszę bardzo, przechodzimy, przechodzimy może teraz w ten sposób, o, tu jest nowy przedpokój, zobaczcie, pa, Butów jest mnóstwo. Jakby nie było w najliczniejszym momencie. Tutaj mieszka aż ośmiorga simów, także naprawdę tych butów dość dużo produkujemy. Zresztą powiem Wam szczerze, że nas w moim domu mieszka trójka, a butów mamy chyba jeszcze więcej, także naprawdę to i tak jest skromnie. To są takie dwa krzesełka, takie jakby, nie wiem, pówki może bardziej, coś takiego, żeby sobie przysiąść do wiązania e, trudnych butów, na przykład długich tutaj trampek. E, mamy miejsce, gdzie mamy powieszone ubrania. Tutaj też chciałabym. Ale wtedy mi za dużo zasłaniało. Także ostatecznie zdecydowałam się, że tylko na jednym wieszaku będą ubrania wisiały. Tu na razie też półki są puste, z czasem je zapełnimy, ale po prostu na razie nie mamy kasy. I wchodzimy do raju tudlerów. Zobaczcie na dzień dobry. O, w ten sposób. E, tudlerki mają łuk, dlatego że stwierdziłam, że ta przestrzeń fajnie, gdyby była półotwarta, będziemy mieli taką wiecie większą kontrolę. To są dzieciaczki w takim wieku, gdzie ta prywatność jakoś super nie jest potrzebna i nie będziemy jej zakłócali naszym wejściem. Także tak to właśnie zostało. Wejdźmy sobie do ich pokoju. Przygotowałam pod kątem trzech tudlerów. Mam nadzieję, że naraz nie będziemy mieli więcej, bo wtedy się zacznie problem. Ale ostatecznie łóżeczko zawsze się gdzieś dostawi. Tutaj mamy taki mały raj naszych dzieciaków. Zobaczcie, łóżeczko z miśkiem oczywiście na stoliku, lampki nocne, jakieś inne zabawki. Zależało mi, żeby ten, ten pokój był taki, wiecie, żyjący troszeczkę, żeby tych zabawek było naprawdę wszędzie bardzo, bardzo dużo. Tutaj mam maty. Tam jest stolik, na którym właśnie mi się są na herbatce, kloc Mamy tutaj domek dla lalek, zabawki, mnóstwo zabawek rozsypanych, każda z nich jest do zabawy. Także dzieciaki będą miały co robić. W oknie wisi balonik. Zobaczę, czy powiesiłam już jakieś obrazy. Wiem, że chciałam, ale chyba właśnie też zabrakło mi pieniążków. Jedynie co, to tutaj mam takie wieszaczki na jakieś tam ubranka czy coś takiego. klocki i taki. Nie wiem, to jest chyba obrazek, wiecie, szczerze mówiąc. Ehm, dobra, jeżeli chodzi o dół tego domu, to została nam tylko i wyłącznie łazienka, która teraz znajduje się właśnie tam i uwaga, uwaga, wchodzimy do łazienki, wygląda ona następująco, no podoba mi się ona już dużo bardziej niż te wszystkie poprzednie, mamy tutaj kosze na pranie, które już się zapełniają, to będzie jazda bez trzymanki, mówię Wam, mamy zlew, jakieś ozdoby, nieozdoby, ręczniki, tutaj z tej strony, o, postawię sobie ścianę, mamy wannę z lustrem takim przejrzystym, tutaj mamy tron, który został naprawdę ozdobiony jak dla królowej, żywe kwiaty zasadzone, żeby chłonęły wilgoć po prostu z wannem, wydaje mi się, że to jest bardzo fajny pomysł. Tutaj mamy też dwa nocniczki, bo jeden często wydaje mi się, że po prostu byłby za mało. No i myślę, że jeżeli chodzi o dół, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo ja szczerze mówiąc jestem z tego domu teraz już bardziej dumna, bardziej przypomina domy, w których teraz gram, a nie w których grałam lat 10 temu. Także no powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolona i chciałabym, żebyście się przygotowali psychicznie na to, że góra, którą znacie już w ogóle nie istnieje. Góra wygląda zupełnie inaczej i zapraszam Was teraz do jej Oglądania. Uwaga, uwaga, wchodzimy na górę. No, tutaj jest klatka schodowa. Docelowo, tutaj też wszędzie będą do jakiejś rzeczy, ale w chwili obecnej ich niestety jeszcze nie ma, bo jak już mówię, chyba po raz dziesiąty w tym odcinku zabrakło nam funduszy. Najważniejsze, że pociągnęliśmy ogrzewanie. I teraz tak, góra jest cała otwarta, ale zdecydowałam się stworzyć pokoje tematyczne. Już wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Tutaj będzie mieszkał jakiś fanatyk po prostu ekologii, roślin. Zobaczcie, zobaczcie ma tu już sobie coś zasadzone. W naszym przypadku. W tym pokoju umieściłam Edwarda, który jest w szkole. Przed szkołą jeszcze szybko tutaj wszystko właśnie zasadza będzie Dodatkowo jarał się po prostu botaniką, ekologią i w ogóle. Dlatego będzie spał w takiej ala mini dżungli. Przechodzimy obok do pokoju. Obok jest pokój ewidentnie jakiejś duszy artystycznej. Czekajcie, postawimy sobie ściany. jakieś też będą obrazy, tylko zabrakło pieniędzy. Mówię chyba po raz jedenasty. Jak widzimy, tutaj są już jakieś namalowane obrazki. To też jest niby naszkicowane. Tutaj mamy na tym Takim a la taboryciku, poczekajcie, o może w ten sposób jakieś kredki, próbki kolorów bardziej legendy, może farbki, ołówki i tak dalej, żeby tutaj tworzyć kolejne po prostu fantastyczne szkice. Słuchajcie, jedziemy do kolejnych pokoi. Uwaga, uwaga, tutaj znajduje się pokój fanatyka muzyki, jak widzimy. Mamy tutaj płyty winelowe na ścianie, mamy obraz jakiś taki troszeczkę dla mnie, no niby mroczny, ale Wam powiem szczerze, że on dla mnie nadaje takim wnętrzom na pewno jakiegoś swojego charakteru. Mamy tutaj gitar. Stanowisko do DJ-ki, także myślę, że pod tym kątem naprawdę fantastycznie. Po jego przeciwnej stronie mieszka, uwaga, uwaga, fanatyk wspinaczek górskich, jak widzimy, może sportu i innych rzeczy. Na pewno zafascynowany kulturą Chin, jakby nie było. No i tak sobie tutaj z pokoju. Jedyne, co chciał mieć w tym pokoju, to będzie ławeczka do medytacji. Zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Wszędzie są takie dekoracje, właśnie związane typowo z pakietem, jak się ten pakiet nazywa? górska ekspana. Nie, nie wiem, nie będę strzelać. W każdym razie tam, gdzie dochodzi to do miasteczko takie alachińskie. Tutaj widzimy ma nawet zrobiony sobie stolik z deski snowboardowej, także naprawdę fajnie. Po drugiej stronie bambusa przygotowałam miejsce dla kogoś, kto będzie bardzo lubił gry komputerowe. Nie, nie tyle komputerowe, co bardziej może konsolowe na konsolę. Tu ma konsolę, telewizor, ma już jakieś gry właśnie, fotel do grania, chociaż myślę, że wygodnie będzie usiąść tutaj na łóżku, które też jest do tego dostosowane. No i taki zegar. Obok mamy pokój dla jakiegoś dzieciaka w wieku chyba bardziej szkolnym, wiecie? Taki w sensie szkolnym, no oni też chodzą do szkoły, ale chodzą do liceum. Mam na myśli takim bardziej szkoły podstawowej, miejsce, gdzie można odrobić lekcje, jakieś rysunki porobić. Tutaj mamy tą tablicę pusto coś takiego to się chyba nazywa, w kolorach niebieskich wykończenia, swoje łóżko, jakieś poduszeczki, a po drugiej jego stronie uwaga, uwaga, bliźniaczy, ale pokój różowy, pełen kwiatów, tylko wiecie, co ja wam już to kiedyś mówiłam gdzieś i cały czas się tego trzymam że kolory nie znają wieku, ani płci. I jak tu będzie chciał zamieszkać chłopak, to tutaj też zamieszka. Absolutnie nie będziemy mieli nic przeciwko. Zestaw do tworzenia bransoletek, skrzypce, autko, zabawki, żyrafa, która jest jednym z moich ulubionych misków No i dekoracje motylkowe. Tutaj jak widzimy, tak lekko oddzielamy tą taką ścianką z róż. No i jeżeli chodzi o górę, sobie to pozwolę oddalić. Czy jest coś, czego Wam nie pokazałam spokojnie? Chyba nie. Tu na środku będzie taki korytarz który docelowo też zajmiemy Różnymi, właśnie takimi grami, jak widzimy tutaj, już jeden jeden stolik do układania, chyba puzli, gry w karty, w sabaka i niebuć lamy, już stoi. Z czasem, może tu postawimy piłkarzyki, czy coś takiego, bo tutaj to jest ta część wspólna, a to są takie oddzielne pokoje bezpokoi. O to mi właśnie też chodziło, żeby tutaj nie stawiać ścian, nie ograniczać tych dzieci, żeby oni byli razem, ale żeby każdy z nich odrobinę chociaż prywatności miał. Wydaje mi się, że najmniej prywatności mają tutaj, bo tutaj nic nie postawiłam, ale nie mogłam, przez to, że ta ławeczka potrzebuje też swoich miejsca, no ale przykładowo, no nie jest mówione, że w tym samym czasie i to łóżko, i to łóżko będzie przez kogoś zajęte, także bez paniki. Łazienki są dwie jak były, ale wyglądają troszeczkę inaczej. Są prawie że bliźniacze, ale różnią się trochę kolorami, jak możecie zauważyć, tutaj jest kolor niebieski, tu bardziej szary, tu podłoga jest biały, marmur, tutaj jest szara, no ale ogólnie prezentuje się to teraz następująco. Dajcie znać w komentarzu, czy dom Wam się podoba, czy chcielibyście, żebym go wstawiła do galerii. Oczywiście dużo rzeczy Wam aby zniknęło, bo jest z modów, ale większość ogólnie korzystałam z pakietów, które są. Bo tutaj te są chyba z pakietu, chyba z dżungli, tak mi się wydaje. To, to jest dużo mam z chińskich tutaj tych dodatków. To jest chyba z e, tych pokoleniowych. Także no dużo rzeczy jest z dodatków. No ale jest też kilka dekoracji na pewno z modów i które na pewno byście musieli zastąpić sobie po swojemu. Niemniej, jeżeli sobie zażyczycie, co z tym obrazem jest. Ciężko powiedzieć. Jeżeli sobie zażyczycie, to na pewno wam go udostępnię. Dobra, moi mili, koniec gadania, koniec pokazywania. Bierzemy się do roboty swoją drogą. O, tu mamy chyba bunt dwulatka, coś ten Henio narzeka. Henio, proszę cię, tylko teraz mamy dla ciebie czas. Znaczy, koniec duży. Czy to dlerki zawsze były takie duże? Nie wiem, mam takie wrażenie, że on jest jakoś taki wyciągnięty, a może dlatego, że teraz dużo obcowałam z takimi maluchami, Ignasiami, także może przez to Ignoś leży w firanie, nie martw się, mama się za chwilę tobą zajmie. E, musimy teraz troszeczkę skupić się właśnie na nauce chociażby nocnikowania tego Henia, dlatego, że dzieciaki są w szkole i mamy trochę w domu spokoju, także fantastyczny jest to moment, żeby się tym właśnie wszystkim tutaj zająć. E, potem pójdziemy też, Henia może włożyć do tej maty, żeby tutaj mógł ćwiczyć zabawę. Swoją drogą powiem wam, że postąpiłam trochę nieroztropnie, bo wydałam wszystkie Pieniądze, a mamy rachunki i to nie małe rachunki. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku mówiłam, że ło! 4000 tysiące rachunków, co tam, no ale wtedy mieliśmy 33000 tysiące na koncie. Plus yy, sprzedałam wszystkie żab, O, dwie osoby co kupić! Aha, dobra, zapomnijcie, zapomnijcie, chciałam narzekać, ale dwie osoby kupują, z czego jeden kupuje za 7 tysięcy, także z powrotem odzyskamy naszą płynność finansową na szczęście. No bo, wiecie co, naprawdę zaszalałam. Ja po prostu wpadłam w taki szał remontowania sobie, nie no, ten dom trzeba zrobić, bo on nie może tak wyglądać, moi widzowie, nie mogą oglądać takiego bubla. No i wszystko sprzedałam. Potem było grubo około 60 tysięcy po sprzedaży wszystkich mebli, i wszystkiego. Po sprzedaży po sprzedaży żab tam był jeszcze jakiś obraz na sprzedaż. Także bardzo się ucieszyłam, że mieliśmy dość tyle kasy. No, ale i tak nam jej zabrakło, chociażby właśnie na rachunki. Także super, że są jakieś obrazy, będzie to sprzedawać. Swoją drogą odwiedziłam też Anitę, naszą córkę. I uwaga, uwaga, dowiedziałam się, że w końcu zostaliśmy moi drodzy babcią. Już wam pokazuję. Anita urodziła i jest to dziewczynka, która nazywa się Patrycja. Zobaczcie, już mamy pierwszą wnuczkę w naszym drzewie. Fantastycznie, to naprawdę wygląda. Byłam też u Anity zrobić jej remont, żeby nie żyła w takim pustym domu. Dotrzymałam słów, widzicie. Możecie być ze mnie dumni. Także w związku z tym, w którym z odcinków myślę, że nie w dzisiejszym. W dzisiejszym tutaj się bardziej skupimy po prostu na ogarnięciu troszeczkę. Poczekajcie, ktoś tu do nas dzwoni. Dobra, to jest tam jest nieważne aż tak, bo oni nas zadręczą z tymi tutaj wszystkimi pytaniami. E, zajmiemy się ogarnięciem nauki, tutaj naszych maluchów, może przebierzemy sobie też chania, hańą nie możesz korzystać jeszcze sam. E, no to idź sobie może po prostu poukładaj klocki. Też nie możesz zbytnio, to pobaw się lalkami, proszę bardzo. My tymczasem idziemy sprzedać obrazy, zanim ktoś się odwiedzi, zdobywamy hajs i dopóki tutaj już jesteś, mogłabyś zapłacić rachunki, bo żebym znowu przypadkiem nie wydała pieniędzy, których nie mamy. Idziemy zobaczyć, co jest z Ignasiem. Ignaś jest śpiący, to słuchaj, idziemy go przytulić, nakarmimy go może od razu też, proszę bardzo, e, karm z butelki i potem włożymy go tutaj już do spania, połóż Sima o imieniu Ignaś spać. Potem pójdziemy zobaczyć do ogrodu, sprzedałam Wszystkie takie rzeczy, na których chcieliśmy robić hajs, miętki, nie miętki, zostawiłam w większości tak naprawdę chyba tylko truskawki, także trzeba będzie tutaj z czasem na pewno kupić nowe roślinki. Ale wiecie co? Myślę, że skoro tutaj sobie nasz Edward wybrał ten pokój botaniczny, bo tak pozwalałam im po prostu wybierać, on wybrał sobie tutaj te łóżko, od razu go też sobie tutaj. Co, ulepszyć łóżko można? Sterownik, masażu, utwardzacz, materaca? Okej, okay, a powiedzcie mi, czy każde, czy tylko te? Każde porządku. Skoro on tutaj sobie wybrał ten pokój, to chciałabym za, za, oczywiście zaklepać łóżko. Poczekaj, poczekaj Edward. To będzie twoje. A czemu nie możemy? No dobra, no to po prostu jest jego łóżko, nie jest przejmij na własność. Nie ma czegoś takiego nie wiem, czy mu się tak zapamiętało. Możliwe, że jak wróci ze szkoły, to będzie taka opcja. Więc on w domu będzie zajmował się teraz roślinami. Jeżeli chodzi tutaj o naszą franę. Nie wiem, który pokój byś chciała franiu, myślę, że może najbardziej by Ci się spodobał ten z grami komputerowymi, także to będzie tutaj twoje łóżko. A jeżeli chodzi o naszą gabi, to myślę, że wybrałaby ten różowy i tak też właśnie chyba sobie zrobimy. Tymczasem Elena właśnie tutaj karmi małego Ignasia. Zobaczcie, jak go przytula, słodko, jak to fajnie wygląda. Powiem wam, że jestem po prostu zauroczona tym maluchem. Wiem, że w jakimś odcinku będziemy musieli chyba pojechać poznać ojców. Poczekajcie, co to jest? Siusiu, podczas Amciu. Nie znam takiego dziwactwa. Ignaś często siusia w trakcie karmienia. Niemowlęta z takim dziwactwem mają skłonności do robienia w pieluchę przy posiłkach. I uwaga, zdrowy apetyt, uwielbia jeść, yy, nigdy nie opuszcza pory karmienia i chętnie spałaszuje każdy posiłek do zera, niezależnie od tego, czy w ogóle jest głodny. Także słuchajcie, no nasz Ignaś naprawdę tutaj yy, będzie na pewno charakterny. Jeżeli chodzi o jego urodzinki, myślę, że zrobimy je sobie na przykład w piątek rano. Obym zapamiętała, bo ja często nagrywam po jakimś czasie odcinki i tak naprawdę po tym sama nie jestem pewna co chciałam. Tu mamy ten nasz śmietnik sprzedający. Postanowiłam go zachować. Nie, 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 teraz z, niech on spróbuje się za sam. Nie, nie ingeruj tutaj. No Ele, no proszę cię, daj mu spać. Postara się zaznać i gnać sobie poradzi, nic mu nie będzie. Aha, zobaczcie, ona chce mu tylko dać pocałunek na dobranoc, Dobra, to pozwólmy jej zrobić. W pół do pierwszej, nie wiem czy zdążymy namalować jakiś obraz. Spróbujmy może, bo jakby nie było, musimy cały czas produkować kolejne rzeczy dla Hajsiwa. Bo trochę się spłukaliśmy, a ja tak naprawdę z ośmiosobową e, rodziną, czy tam nawet no w chwili obecnej z sześcią, ale 3, z sześcioosobową, ale pamiętać trzeba, że Elena jest w ciąży, to czuję się pewnie dopiero wtedy, kiedy na tym koncie jest chociaż te 15 tysięcy. Zobaczcie, rachunki 4, mając 10 tysięcy tutaj w kieszeni, jestem trochę o tą rodzinę spokojna, także myślę, że tutaj e, tyle sobie jeszcze dorabim, dorobimy. Henio, pokaż, jak ci idzie zabawa? Chyba fajnie, ja muszę sobie ciebie przebrać. Otworzymy sobie ciebie, w modyfiku, w stwórz. Sima i dodamy Ci kilka nowych ubrań, no bo nie możesz latać na samej pieluszce. Nie ma nawet lata, bo latem to by było zrozumiałe, ale to jest jesień, także słuchajcie, bierzemy się za przebieranie, Ignasia. Ja bredzę za przebieranie. Henia, o to mi chodziło oczywiście, no ale Ignasia przebierzemy przy okazji. Dobra, Henia, słuchaj, tylko coś Ci tutaj ubierzemy. Na coś nie chciałbyś mieć taką koszulkę fioletową? Właściwie nie widzę powodu, żeby nie, ale o, ta jest fajna z żabą. Dobra, będziesz miał żab żabią koszulkę i dorobimy Ci tutaj jeszcze jakieś spodenki. Jak widzicie, jeżeli chodzi o grupę wiekową, Tudlerów nie mam za dużo ubrań, nie ściągam z modów, także tak troszeczkę jest tutaj ubogo. Pokaż, jakbyś wyglądał w takich szarych. Ej, fajnie, tylko jeszcze budki ci tutaj trochę pokolorujemy. Proponuję na przykład właśnie szarę, Pokaż strój wizytowy. No tak byś mógł wyglądać, gdybyśmy byli na wyspie, ale że nie jesteśmy, to słuchaj, to ubierzemy cię tak. O, proszę bardzo, mały elegancik, super. Do spania mógłbyś mieć takie wiejskie tutaj ubranko i chyba na bossu, tutaj w domu jest ciepło, także po to ci paputki. Na imprezę weźmiemy sobie może takiego małego elegancika, budki, też zmienimy, Poczekajcie, dajcie mi momencik, o czarne niech są, do pływania na pogodę ciepło, niech jest, pasuje wszystko do siebie. I tutaj na zimno, no wiesz co, do tego czapakeczkę ci chyba ściągniemy, aby ewentualnie, jak chcesz chronić swoją główkę, to może inną, parcie z daszkiem. Pierwszy raz ją widzę, Zobacz, jak ja rzadko ubieram czapki, o niech jest taka czapka, tylko z drugiej strony my siedzimy głównie w domu i potem będziesz w, swetru, w swetrze czy tam w czymś chodził w domu w czapce, to nie będzie pasowało chyba, to będzie Twoje jedno ubranie na zimno, a drugie zrobimy po prostu sweterek, chodźmy teraz już do Ignacia. sami widzicie jak szybko to zawsze mi to idzie. Nie wiem, czy z wami kiedyś przebierałam simów, czy nie. Zawsze się staram zrobić to bardzo szybko, bo ja wiem, że te dzieciaczki i tak za chwilę dorosną, i teraz, tej skupianie się super na tych ubraniach jest po prostu stratą mojego czasu. Na co dzień mógłbyś być, o, w takich tutaj rybaczkach, super. Tylko może w takim kolorze, jaki masz kolor butków, fioletowy, wiesz, co dopasujemy trochę do koszulki, i niech są one takie bardziej może zielone, nie takie żywe, niech są takie. Idziemy teraz w ubranie wizytować, ci tutaj jakieś przyszykować, Proszę bardzo, do spania. Ja bardzo lubię te śpioszki i chciałabym, żebyś je miał, weźmiemy może zielone, niech będzie, na imprezę będziesz kurczaczkiem, a czemu by nie, zaszalejmy na ciepło, weźmiemy ci to i na zimną pogodę, aha, masz taki sweterek, dobrze, tylko wiesz co, ja bym wolała chyba taki, z jakimś tutaj może słodkim miskiem i jakieś spodnie ci do tego dobierzemy, aha, on się musi przewrócić, dobra, niech są może takie bardziej przyległe i weźmiemy czarne buty, chciałabym ci zmienić tylko jeszcze może właśnie fryzurkę, bo jakoś te włosy tak do mnie nie trafiają, ja najbardziej lubię te krótkie tutaj, aha, Zobaczcie, nie zrobiłam tego tam, i teraz będę musiała klikać. Nie, na szczęście nie. Dobra, Ignaś jest gotowy. Jeżeli chodzi o Hania, to wiecie co, zostawmy sobie takie jego włoski. Niech on tak wygląda. Szybko poszło, w miarę sprawnie. Wracamy do gry. Dobra, wróciliśmy do rozgrywki. Powiem Wam też szczerze, że byłam bardzo ciekawa, czy mamy bliźniaczki w brzuchu. Po raz pierwszy do tego stopnia byłam ciekawa, że postanowiłam to sobie sprawdzić. Kiedyś miałam kody i wystarczyło, że klikałam i mi się pokazywały wszystkie informacje. Teraz w chwili obecnej gram bez nich, bo one psuły mi trochę moją rozgrywkę. Więc sprawdziłam to sobie bardzo w sposób tradycyjny. Mamy sześciorga Simu w chwili obecnej i jedno na pewno w brzuszku. Jeżeli mielibyśmy bliźniaczki, to nie moglibyśmy zaadoptować dziecka, a wzięłam zadzwonię do agencji adopcyjnej i pojawia się opcja adoptuj dziecko, w związku z czym wiemy na pewno, że bliźniaczków się nie spodziewamy, no bo rodziny simowe tradycyjnie mogą mieć maksymalnie 8 simów, także tutaj no musimy być w ciąży pojedynczej, skoro mamy możliwość dobrania dzieciaczka, w związku z czym no musimy tutaj zadbać o to, żeby tego ojca jednak Poznać. Ja chciałabym zobaczyć, co my tutaj mamy w udanym rodowodzie, Chciałabym pomóc odrabiać dzieci, dziecku lekcję, także mam nadzieję, że uda nam się to dzisiaj zrobić. Jak tylko dzieci przyjdą ze szkoły, to od razu się oczywiście zjemy coś i potem bierzemy się za lekcję. Zrobimy sobie dzisiaj chyba makaron z mieloną wieprzowiną na obiad. Ukończyliśmy malować arcydzieło fantastycznie, bo arcydzieła są z natury. Od razu więcej warte na Plopsy, także bardzo się cieszę. Upewniamy się, że Ignoś mały słodko śpi. Na razie zobaczcie, bez wycieków. Jest jesień, ale jest ciepło, także nie miejcie mi za, za złe, że wybrałam im tutaj bosy pytki. Zresztą powiem Wam szczerze, że ja nienawidzę spać w skarpetach i trochę tak moim gustem stwierdziłam, że dzieciaczki powinny mieć w nocy swobodę bez żadnych tutaj rajtus, alniej skarpet. Henio dalej bawi się lalkami, zdobył już dwa poziomy chyba umiejętności, pokażcie tak wyobraźni, dwa poziomy. Jeszcze jeden jest mu potrzebny, żeby zaliczyć tutaj trzeci poziom, także miejmy na nadzieję, że się to może nawet się uda wbić. My szybciutko robimy obiad pierwszy raz w nowej kuchni. Zobaczcie, mamy fantastyczny widok za oknem. Cieszę się bardzo, że te okna zresztą tutaj postanowiłam zostawić. Takie wiecie, chciałam, żeby ta kuchnia była jasna, ale jak wtedy tutaj te wszystkie meble stały tylko wzdłuż tej ściany, to ja po prostu zostawałam szału, jak ja na to patrzałam. Dużo lepiej się czuję, jak jest taka wyspa, jak jest tutaj tak wiecie, trochę bardziej przyjazne. Tylko widzę jedno, czego nie zrobiłam, co zrobić muszę natychmiast, bo inaczej tutaj potem o tym oczywiście zapomnę. Nie dodam Mam głośniczka, no a przecież muzyka musi być, także od razu naprawiam mój błąd widzowie. Zamknijcie oczy, udajemy, że tutaj ten głośnik stał od samego początku, bo przecież muzyka to jest coś, co nam towarzyszy zawsze i tak musi tutaj w kuchni być. Ej, co ja teraz kliknęłam porady? a w galerię weszłam. Swoją drogą w galerii nazywam się ironiczna. Przypominam Wam, co jakiś czas znajdują się tam moje budowle, one nie są najlepsze, bo ja naprawdę nie umiem dobrze meblować, ale z różnych serii budynki, w których rozgrywam, gdybyście chcieli, częstujcie się moi mili, bierzcie co chcecie, tylko po prostu bierzcie poprawkę na to, że ja naprawdę talentu w tej dziedzinie niestety nie posiadam. Niemniej buduję domy, w których żyję się przyjemnie, jak chociażby ten, bo mam wrażenie, że naprawdę będzie się fajnie grało. No widzimy, zbliżamy się do 15, obiad jest już na kuchence, także jest szansa, że dzisiaj nasze dzieciaczki dostaną coś dobrego do jedzenia, jak przyjdą od razu, potem siądziemy do lekcji, zrobimy i może nam się uda na chwilkę wyrwać naszą Eleną, żeby wyrwać jakiegoś faceta, chociaż nie wiem, dzisiaj chyba nie, może jutro się wybierzemy, o, jutro zrobimy sobie taki dzień, że Elena po prostu rano, może zadzwonimy po Celię, Celia przyjdzie tutaj zająć, poczekaj, nie jest, przyjdą dzieciaki, to zejdzie razem, zadzwonimy po celie celia zostanie z naszymi maluchami, a my pojedziemy odwiedzić Anitę, zobaczymy naszą wnuczkę. No i przy okazji gdzieś się wybierzemy, żeby poznać przyszłego tatę naszych dzieci. Włączymy sobie muzykę, może dzisiaj Amerykanę. Zmienimy oczywiście głośność na wysoką i czekamy na dzieciaki, żeby je poprzytulać. Choć podejść tutaj, wystaw w tym czasie też na Plopsi, żeby może już miało szansę się sprzedać jak widzimy, cały czas opadają liście, no mamy tyle drzew, że ta nasza biedna frania, która jest odpowiedzialna za grabienie, za grabienie tych liści, to naprawdę ma do roboty, no ale myślę, że sobie dziewczyna radzi, a przynajmniej wiecie, co ma jakieś zajęcie, bo ja sama osobiście uważam, że dzieciaczkom trzeba dawać obowiązki, bo wtedy nie tylko wyrabiają w sobie taką, wiecie, odpowiedzialność, co po prostu nie mają czasu na głupie jazdy, także myślę, że będziemy się tego trzymali. Na dzisiaj koniec ze szkołą, jest piątkowym uczniem, piątka nie jest oceną jest też piątkową, ja bym chciała zobaczyć czy wy macie szansę już wkrótce na szóstkę ty będziesz miał, fajnie mam nadzieję, że do piątku uda ci się to zdobyć co się po prostu wyprowadzisz, przepraszam że jestem taka bezczelna, no ale dobrze wiecie o co mi chodzi, rozpoczniemy tutaj spotkanie klubu, żebyście razem robili lekcje poczekajcie, zaraz zobaczymy, czy w tym klubie jest ktoś, a ty nie jesteś w ogóle w klubie o kurcze, Edward ty jesteś w klubie Celia, no celia byśmy mogli już usunąć, no, zobaczcie co ja zrobiłam teraz ja Celi nie usunę, Dawida też nie Dobra, wiecie co? Po prostu chyba zapomnimy o tym klubie. Postaramy się poradzić bez niego. Słuchajcie, obiad jest już na stole, ale ja bym chciała, że zanim do niego usiądziemy, żebyście zrobili lekcję. Także chodźcie, zapraszam. Siadaj tutaj ty, usiądź proszę w tym miejscu, Franio, albo nie poczekajcie, poczekajcie. Nie, Gabi, usiądziesz sobie tutaj, bo to miejsce środkowe zostawimy dla naszej Eleny, która będzie kontrolowała wasze robienie lekcji. Także chodźcie, zapraszam was tutaj wszystkich. Ona już sobie zasiadła, żeby wam pomóc wyciągaj podręcznik i odrabia odrabiaj lekcje. Wy też się za to bierzecie. A ty Eleno, mogłabyś tutaj rozpocząć pomóc. Co się stało? Co jesteś taki obolały? Możliwe, że był rano po prostu przed szkołą się przebiec. Ja tak często każę im pobiegać, żeby oczyścić umysł, a w związku z tym teraz jest po prostu dość obolały. Pomóż przy odrabianiu lekcji, proszę bardzo. Dziewczynki na razie, wiecie co, mi się wydaje, że one mają troszeczkę łatwiejszy materiał, jakby nie było, bo są w szkole podstawowej. Także one może sobie radzą tutaj same. No a na Edward może po prostu mieć jakieś problemy ze szkołą, dlatego tutaj nasza Elena chętnie mu pomaga. Uwaga, udało nam się, dostaje szóstkę w szkole, kolejny cel i o, maksymalnie rozwija dowolną umiejętność. No, myślę, że to nam się najszybciej uda, właśnie, to jest z studlerami tak naprawdę, bo no te dzieciaki już mają inne umiejętności i może nam być troszeczkę za trudno. Dobra, żeby nikogo nie faworyzować, pomóż teraz chwileczkę Frani, a potem chciałabym, żebyś pomogła trochę też Gabi. Wiecie, po prostu zależy mi, żeby każdy z nich poświęcać trochę tej umiejętności uwagi. Myślę, że Frania już teraz zrozumiała o co chodzi w tym zadaniu, poradzi sobie dalej, także możesz od razu przejść do Gabi i tak właśnie też nasza Elena robi. Trochę się wygina, możliwe, że wiecie, no, no, nie jest łatwo być w ciąży, jest jej na pewno ciężko, ma dużo na głowie, ale sobie radzi. Stara się sobie radzić. Czemu jesteś taki smutny, zmęczony klockami? No to słuchaj, masz tutaj dość zabawek. Pobaw się czymś innym. Co my tutaj jeszcze mamy? Grzechotka firmy jakiejś tam baw się, to też będzie wpływał na naszą wyobraźnię, no trochę tej wyobraźni jeszcze potrzebujemy, także słuchaj, małą piszczałką, pobaw się chwileczkę i za chwilę postaramy się do Ciebie na chwilę przyjść. Na razie tego wspomagamy nasze dzieciaki w robieniu lekcji. A bo wiesz co, wiesz, co? Nie. Dobra, koniec zabawy. Pokaż, jak wygląda Twój głód. Mógłbyś tutaj przyjść na wspólny obiad po prostu. Zjemy sobie razem. Gabi zrobiła zadanie domowe. Super. Gabi, schowaj od razu do wyposażenia. Przytul mamy, proszę bardzo. Powiedz jej, że miałaś nawet miły dzień w szkole, ale cieszysz się, że wracasz. Zwłaszcza, że tak fajnie pasujesz kolorystycznie tutaj do naszej kuchni. Czy mamy dynamikę wspierającą? Uważam, że tak. Wspieramy się. Możemy na siebie zawsze liczyć, więc jak najbardziej. Słuchaj, ty byś musiała na chwileczkę zaraz wyskoczyć na siódmą ale widzę, że Frania też kończy lekcję, także szybciutko idź, przytul też Franie, no i potem no niestety będziesz musiała pójść do, na tron, bo obawiam się, że przez to, że jesteś w ciąży, za chwilę może szybko wydarzyć się wypadek tutaj z e, pęcherzem. Zobaczcie, kolejna chce osoba kupić obraz, fantastycznie, bardzo się cieszę. Za ile? Za 1300, super. E, pomalutku znowu odbudowujemy swoje bezpieczeństwo finansowe, które jak wiecie jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Ty właściwie mógłbyś tutaj, jak odrobisz lekcję, czekaj, Frania lubi czuć, Dobrze, Franiu, oczywiście, że możesz lubić czułość. Mógłbyś tutaj posadzić Henia, jak odrobisz. Czemu jesteś taki smutny? W cieniu innych. Opiekunowie Sima o imieniu Edward są tak zaobserwowani jego rodzeństwem, że wydaje się, jakby całkowicie przestawali zwracać na niego uwagę. Edward, absolutnie tak nie jest. Nie martw się, pokaż, że śpiący. Nie jesteś. Wszystkie dzieciaki pójdą spać, a my sobie razem gdzieś usiądziemy, porozmawiamy. E, zrobimy wszystko, żebyś nie czuł się taki opuszczony, bo uwierz mi, absolutnie nam o to nie chodzi. Bardzo nam na was zależy i robimy tak, żebyście się wszyscy czuli potrzebni. Mogłabyś w tej chwili porozmawiać teraz z, z swoją bliźniaczką. Zróbcie sobie przyjaźń aż pod grób, czemu nie? O, kolejna osoba chce... No nie, no nie dowierzam. Wolwang znowu. No i on w ogóle wchodzi jak do siebie, on nie ma tutaj kluczy. Co ty od nas chcesz? No wynoś się facet! No dajcie spokój, no, no nie daliśmy mu kluczy, prawda? Nie. Bo jest daj klucz, czyli nie ma kluczy. Ja pierdzielę on się teraz poczuwa że nie... i on teraz coś do naszych córek tu jeszcze gada. Wypad. Czekajcie, hej, cześć, mam prezent dla Ciebie. Nie, nie chcemy się z tą przyjaźnić. A, Dawid chyba wpadł. Chodź, Dawid. E, chcesz zobaczyć, co to? No, chcę Wchodź, śmiało. Zjemy sobie obiad. Akurat tutaj wszyscy będziemy teraz jedli. Udało nam się posadzić Henio. Henio, bierz się od razu za jedzenie. Zapraszam Was teraz tutaj wszystkich. Chodź, Eleno, mogłabyś wszystkich tutaj zawołać. Proszę bardzo, zawołaj na posiłek, żeby każdy sobie coś wziął. E, Dawid, wchodź, śmiało. Poczekaj, może tutaj brat Cię przywita w tym czasie. Zaproś do środka. Zapraszamy, zapraszamy. Co nas się tutaj pokazało? Zadziwiamy. Wactwo. Henio potrafi trochę naśmiecić podczas jedzenia. Małe dzieci z takim dziwactwem podczas posiłków szybciej brudzą zarówno siebie, jak i wysokie krzesełko, a czasem nawet zrzucają zawartość talerza na podłogę, nawet jeśli próbują trafić do buzi. Jak to możliwe, że zawsze narobią tyle... Bałaganu. No, są dziećmi. Dzieci, niestety, czasami tak mają, że bałaganią, także wiecie. Co my tutaj mamy wspaniałe? Ktoś, Henio, świetnie spędził czas na, na niesamowitej wspólnej zabawie. Zaufanie do wszechświata, zobaczcie. Świat to dobre miejsce, w którym Henio e, w którym, przepraszam, pełno dobrych Simów. Henio ma to szczęście, że część z niego to jego rodzina. Henio, jak nam aż w serc, aż się nam miło zrobiło. Fantastycznie było to usłyszeć. Bardzo się cieszę, że czujesz się tutaj dobrze. E, poczekajcie, już po malutku, tutaj wszyscy Wziąć porcję, widziałam, że Gabi nie mogła, bo brała chyba frania, także chodź. Zapraszam Cię teraz. Chodźmy wszyscy zjeść razem. Dawid, cześć, Dawid, miło Cię widzieć. Wiem, że pewnie nie poznajesz domu, chodź. O, na szczęście też sobie wziął porcję, super, bardzo się cieszę. Oczywiście tutaj chwileczkę z Tobą porozmawiamy. Rozmawiamy też z naszym Edwardem, zapytamy jak minął dzień. Porozmawiamy z dziewczynami, zobaczcie, cały czas udaje nam się tutaj pielęgnować tą historię, że nasza rodzina trzyma się razem, nawet w momencie, w którym się wyprowadzają. Starają się te relacje po prostu tutaj zacieśniać. Pochwal go szczerze, bo macie jakiś gorszy dzień. Możliwe, że po prostu emocje w nim tak buzują, że wydaje mu się, że wszechświat jest przeciwko niego, niemu, ale to jest nieprawda. Dopóki ma nas, dopóki ma tak wspaniałą rodzinę, tak absolutnie na pewno nie jest. E, dobra, słuchajcie, troszeczkę posprzątajmy, tylko ja bym chciała, żebyś ty nie zbierał za dużo tych talerzy, bo ja na tych talerzach zarabiam. Ja wiem, że my sprzedajemy arcydzieła za kupę kasy, a ja sprzedaję z biedy, słuchajcie. E, aha, taki dziwny przytulasak. Na odległe spoko, a ja z biedy sprzedaję talerze. Ja wiem, że to jest może chore, ale no, Janusz, Januszem będzie. Ja zawsze będę taką typową, właśnie grażyną w tym przypadku. Wiecie, no, to nie chodzi o jakoś tam obrazę dla imienia Grażyna, tylko tak się po prostu teraz żartuje, że Janusz i Grażyna to są Janusze biznesu. Także ja jestem właśnie kimś takim, jak widzimy, i sprzedaje talerze, mając kupę, kasy i tak naprawdę gotowy dom, bo o tym też trzeba pamiętać, że ten dom praktycznie jest gotowy. Dobra, słuchajcie, myślę, że nie będziemy teraz przedłużali zbytnio. No sobie zjedzcie, porozmawiajcie jeszcze chwileczkę jak najbardziej. Lekcje są zrobione, pokażcie wasze inne potrzeby. Ej, super stanie jesteście, także fantastycznie. Właściwie moglibyście iść troszeczkę teraz e, ogarnąć ogród, pograbić dalej liście. Ty byś mogła liście wyrzucać za siostrą. Edwardzie, ty chwileczkę, dopóki dzieciaczki nie śpią, dopóki mama nie może ci poświęcić czasu, no może faktycznie coś w tym jego obawie jest. E, chciałabym, żebyś poszedł do swojego ogrodu. E, no nie mamy tutaj chyba już zbyt dużo. Moglibyśmy zamówić Chyba ziarenka, poczekajcie, gdzie to tutaj teraz było? No w podróży na pewno nie. Weź dzień wolny, nie, nie, nie. Poszukamy może w kup prezenty były chyba nasiona, tak mi się wydaje, ogrodnictwo, o, słuchajcie, możemy nawet od razu wybrać, co byśmy chcieli, jabłko, to będzie kolejne drzewo, Drzewa bym nie chciała, granat też jest drzewem, rośliny zimowe, wiosenne, ja bym chciała po prostu owoce, o, zestaw do hodowli owoców, super, weźmiemy sobie kilka, weźmy sobie może z pięć, pootwieramy, zobaczymy, co tam będzie, żebyśmy tutaj mogli jednak się zająć tym ogrodnictwem na poważnie, ja sobie pootwieram wszystkie paczki, zaraz zobaczymy, dziewczyny już idą do Ogrodu sprzątać. Zresztą fajnie, że jest jeszcze w miarę jasno, świeże powietrze. Na pewno im się po obiedzie przyda poruszać. Elena tutaj chwileczkę rozmawia jeszcze z dziećmi, no na razie siedzi w telefonie. Może, że coś chciała po prostu pokazać. Tej mam, a ja schowałam ten talerz, bo nam będzie potem śmierdział. Jena, nie, no nie wiem. Dobra, słuchaj, wyjmij proszę Henia. Póki jest w miarę dobrym humorze, spróbujemy go pouczyć korzystania z nocnika. Ale ja sobie nie robię nadziei, bo ja wiem, że z tymi dzieciakami jest tak, że za chwilę ten humor się zmieni, że i tak będzie e, marudny. Edwardzie, teraz byś mógł chwileczkę dać mamie spokój. Mama dzisiaj ci poświęci jeszcze czas. Obiecam ci, oparcie, tańczy sobie. E, no tutaj widzimy Dawid, coś nam gotuje. Pozwólmy mu skończyć. Ty w tym czasie mógłbyś podejść do swojego innego brata, do Ignasia, pocałować go troszeczkę. E, mógłbyś tu Tutaj proszę bardzo opowiedzieć bajkę na dobranoc. Troszeczkę się nim zająć. zająć. E, Przyjazny on chyba zasnął. No nic, no tutaj chwilkę mu poświęć. Ja idę zobaczyć, czy Frania sobie dalej grabi. Nie, chyba przestała. E, proszę cię, pograb troszeczkę. Tutaj zróbmy trochę porządku w ogrodzie. E, Henio jest z mamą. Gabi wyrzuca e, zgrabione liście. Fajnie, mogłabyś tutaj te też wyrzucić. Troszeczkę o to zadbać, o to nasze środowisko. Wiecie co, no zależy mi, żebyśmy czy, żyli czysto. Wiem, że niektórzy z was pewnie będą mieli pretensje, że ja tak te dzieci wykorzystuję, ale to absolutnie o to nie chodzi. O! nasz Edward przyniósł małego Ignasia tutaj, super, bardzo fajny pomysł, teraz Ignaj zobaczcie, może sobie posłuchać muzyki, usłyszeć coś innego, mógłby sobie popatrzeć na zabawki, bawić się, także bardzo Ci dziękujemy, to był ogólnie bardzo dobry pomysł, chciałabym, żebyś teraz na chwileczkę jeszcze przyszedł do ogrodu, no jabłka, no oczywiście powariowali, my nie chcemy mieć drzew, no to może winogrona sobie zasadzimy, powiem Wam szczerze, że nie wiem, no wiem, żebyśmy te niby mogli mieć te drzewa, no banany to też są drzewa, no kurcze, szkoda, Liczyłam na coś innego, to będą pewnie same winogrona i truskawki. No ale właściwie winogrona i truskawki też by nam, nam wystarczyły. Uczymy tutaj malucha korzystania z toalety. Super. Pokaż, Henio, ty jesteś tutaj z mamą. Ignaś patrzy sobie na zabawki i się trochę bawi. Ty mógłbyś, już otworzyłeś tą paczkę kolejnych nasion i to też jest to samo, nie? No dobra, no to słuchajcie, po drugiej stronie zasiejemy również winogrona. Mógłbyś tutaj właściwie przyjść, już od razu się tym zająć. Jak widzicie, też przy okazji zmieniliśmy troszeczkę płot, bramki są w trochę innych miejscach, ale wydaje mi się, że nadal są praktyczne, także to jest dla nas najważniejsze i nadal ten teren jest bezpieczny dla ludzi z zewnątrz. Zamkniemy tą po prostu, poczekajcie, zablokuj. Dla wszystkich, z wyjątkiem rodziny sobie weźmy, o z wyjątkiem domowników, musimy za chwilę i sprzedać jeszcze obrazy, żebyśmy nie zapomnieli, bo szkoda byłoby stracić taką okazję zarobku, no ale jednak w chwili obecnej najbardziej skupiamy się na Heniu, żeby się tutaj maluch uczył korzystania z toalety i uwaga, Ignaś odblokował sięganie, także może sobie teraz sięgać po zabaweczki, super, dzięki czemu może się po prostu bawić, potem dopiero może spróbujesz sobie tutaj zasnąć. E, Frania nadal grabi, no trochę tej roboty Franiu jest, ale radzisz sobie fantastycznie. Patrzcie, słuchajcie, ja myślę, że tutaj ta nasza Gabi podejdzie i zauważyła bezdomnego kotka, przybłędkę, obu Budzimy ją, damy jej jakoś tutaj przekąskę moi mili, tylko z drugiej strony też was tak troszeczkę um, ostrzegam przed takimi właśnie interakcjami, które teraz zrobimy, Gabi. Jak nie znacie zwierząt, może lepiej byłoby się do nich nie zbliżać, bo nigdy nie wiemy, e, czy nas przypadkiem nie zatakują, nie wiemy, czy one nie chorują. Do zwierząt po prostu ludzie powinni mieć duży respekt i szanować ich przestrzeń. Jak zwierzę nie chce kontaktu, to powinniśmy dać mu po prostu spokój. Także zobaczymy, czy Rita będzie chciała tutaj się z nami przywitać. Staramy się z nią na spokojnie, właśnie, zapoznać. Zobaczymy, czy nam się uda. Elena, uczy. Tak wiecie, chcę po prostu się upewnić, że tutaj wszyscy coś robią. Dobra, ogród został przez ciebie już zasadzony. Mógłbyś teraz podlać teren. Henio, czemu ty jesteś taki ten nerwowy? Bo jesteś śpiący, ale chyba masz drugi poziom nocniczka, także będziesz mógł sam nocnikować. Ej, super. Chyba nam się udało. Fantastycznie. Eleno, dobra robota. Daj mu już teraz spokój. Henio, pomalutku pomaszeruje do spania. Dziewczyny są na dworze że Edward sobie jeszcze tutaj podleje, a potem właściwie mógłby chwilę porozmawiać z Dawidem, proszę bardzo, nikogo nie lubię tak jak ciebie, ej, no dobra, no powiedz to swojemu starszemu bratu, myślę, że zrobi mu się na pewno miło, gratuluj nowej pracy i może teraz tutaj, o, zgrywaj twardziela oczywiście też, przy, a nie, to jest wredne, to wtedy nie, wrednych interakcji nie chciałabym między nimi tutaj robić, pochwal go szczerze i chwileczkę po prostu porozmawiajcie, my zobaczymy, co teraz będziemy robili Eleną, Elena uczyła korzystania z nocnika, myślę, że w międzyczasie skorzystamy z okazji, żeby po prostu o za 5000 tysięcy, super posprzedawać obrazy na plopsi, Hanio już tupta żeby iść spać, Gabi pomału tutaj, no ten kotek chyba nie chciał z nami się zaprzyjaźnić zobaczcie moi mili, poszedł sobie także dajmy mu spokój, rozumiemy jego granice, wyrzucimy teraz liście, Franiu mogłabyś przestać grabić, już dość dzisiaj pograbiłaś bardzo Ci dziękujemy za Twoją pomoc nie, 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 wystarczy, wystarczy, naprawdę wystarczy dziewczyno, nie ma co Cię tak też zamęczać, choć teraz zadbamy trochę o Ciebie pójdziesz sobie skorzystać z toalety i właściwie mogłabyś sobie może, słuchajcie, iść poukładać puzle Myślę, że to będzie fajny relaks wieczorny, zwłaszcza, że powiem Wam szczerze, że ja też lubię taki relaks i często zdarza mi się na przykład właśnie po pracy wyskrobać 20 minut z mojego czasu i iść sobie, na strychu mam takie stanowisko przygotowane do układania puzli i tam właśnie sobie idę, puszczam sobie po cichu trochę muzykę, ona ma być tylko takim tłem i się relaksuje, i nie ma dla mnie nic lepszego także naprawdę rozumiem, dlaczego teraz ona chciała sobie po prostu chwileczkę e, poukładać puzli. E, Henio się właśnie kładzie, super Henio, dobra, no dziękujemy Ci za ten dzień, mam nadzieję, że był dla Ciebie w miarę pozytywny, troszkę się dzisiaj nauczyłeś, spróbowałeś nowego jedzenia, wszystko wywaliłeś na ziemię, ale Ci wybaczamy, bo dzieciaczki takie są. Ignaś jest bardzo w złym stanie, dlaczego? E, postaraj się maluchu zasnąć, proszę Cię bardzo, postaraj się zasnąć. E, Edward chwila rozmawia jeszcze z bratem, super, a Elena sprzedała wszystkie obrazy, wiesz co, właściwie to czekaj, to czekaj, Ignaś, nie, nie zasypiaj. Mama do ciebie przyjdzie, nakarmimy cię, bo jesteś też bardzo głodny z tego, co widziałam, także nakarmimy Cię może piersią, a potem położymy Cię spać tutaj, chociaż nie właściwie w tym końcu jest dla nas to wygodne, że on potem. Tort on upiekł Dawid, nie będzie żadnych urodzin Dawidzie, ale no dziękujemy Ci bardzo, nie możemy nic z nim zrobić, nie możemy go schować do wyposażenia, bo do nas nie należy, ale go odłożymy do lodówki, żeby się nam oczywiście nie zestarzał, szkoda by bardzo było, tutaj o, rozpoczynamy karmienie małego Ignasia, zobaczcie jak on się tuleką, patrzy na mamę, myślę też, że wyłączymy już pomału głośnik, żeby tutaj w dom mógł w spokoju zasypiać. Frania właśnie skorzystała z toalety. Zobaczcie, zrobiłam w końcu funkcjonalne zlewy. Bardzo się cieszę, bo mnie bardzo wkurzało, jak oni chodzili do kuchni z góry myć ręce, bo czasami jest tak, że zlewy z modów niestety nie działają. Chciałabym, żebyś teraz ułożyła tutaj może jakąś trudną układankę. Dajmy 500 elementów z baśni. Weźmiemy sobie może smoczy kwiat. Potem to może być jako obrazy, także naprawdę warto jest to tutaj układać. Może siostra przyjdzie ci pomóc. Nie wiem, czy będzie mogła. Zajmij się układanką. Ej, może. Super. Spróbujcie sobie poukładać razem, chwileczkę sobie zresztą porozmawiać. Myślę, że Wy jako bliźniaczki naturalnie będziecie się tutaj trzymały po prostu razem. Zobaczcie, fantastycznie to wygląda. Dziewczyny sobie siedzą, rozmawiają, układają. Jest jeszcze w miarę, no nie jest wcześniej, ale ich energia nie wygląda tak źle, także myślę, że i tak tutaj z spokoju się wyśpią, także nie ma co panikować. Się nimi zaopiekowałyśmy. Ignasiem też się właśnie opiekujemy. Uwaga, uwaga, Ignaś chyba jeszcze narobił w pieluszkę, także słuchaj, no fajnie by było gdybyś go jeszcze przebrała. Poczekaj, no już go Odkładasz, pozwólmy go odłożyć. No i od razu też weźmiemy właśnie po raz pierwszy nagarm, no nie możemy tego zrobić. Dobra, wiesz co, Ignaś, e, nie masz złej higieny, to słuchaj, postaraj się po prostu zasnąć. My tymczasem zgodnie z obietnicą, kiedy dom śpi, dom jest ogarnięty, chodź Edwardzie, podejdź tutaj, porozmawiaj z mamą, powiedz mamie może o swoich, e, po prostu opowiedz legendę miejską, o swoich obawach, że troszeczkę czułeś się pominięty. Myślę, że Elena cię uspokoi, powie ci, że absolutnie nie masz powodu, żeby się tak czuć. Aha, teraz mu ta energia tutaj, w sensie teraz mu ta higiena chyba spadła, bo zobaczcie, no Ewidentnie ma narobione w pieluszkę, no ale może postara się zasnąć. Aha, czemu wy tak daleko od siebie? Co tutaj się dzieje? Słuchaj, bójdę, którą opowiada Edward. Wiesz co, Edward? Ja myślałam, że ty chcesz nam coś powiedzieć miłego, a nie jakąś bójdę dobra, koniec, nie słuchaj tej bujdy, rozmawiaj o zainteresowaniach, podziel się wielkimi wieściami, powiedz, że ta rodzina się jeszcze powiększy, w skrócie, że czasu będzie jeszcze mniej, no ale dobra, słuchajcie, no, no umówmy się, że zdobyta złośliwość, no nie o to nam chodziło, nie, ogólnie nie o to nam chodziło, w każdym razie powiedz mu, że nie ma się czym przejmować, poczekajcie, weźmy może po prostu tej przytuli, ja bym chciała, żebyś tu go przytuliła, bo czasami jedyne, co możemy zrobić, co możemy zrobić najlepszego dla drugiej osoby, to po prostu wziąć ją w swoje ramiona i zapewnić, o tym, że jest dla nas ważna. O, proszę bardzo, że się nie ma czym przejmować, że nawet jeżeli poświęcamy jej mniej czasu, to nie oznacza, że ona się dla nas już nie liczy. I także, słuchaj, Edward, spokojnie, Elena naprawdę Cię uwielbia. O nie, zrobiła się bardzo bardzo rozbawiona tobie zawsze przeraża dziękujemy ci za tą produkcję tortów Edwardzie przepraszam Dawidzie bardzo fantastycznie słuchajcie dodamy sobie tej świeczki urodzinowe i schowamy go sobie może do lodówki bo szkoda by nam go trochę było gdyby się zmarnował moi mili. Ten odcinek już trwa długo, długo, dlatego myślę, że go sobie w tym momencie zakończymy. W kolejnym wybierzemy się do Anity, gdzie poznamy naszą wnuczkę. Nie mogę się już doczekać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, położę tutaj naszych Simów spać, żeby się wyspali na jutro, bo czeka nas kolejny fantastyczny dzień. Do usłyszenia, Miss Sims.